całe nieszczęście polega na tym, że nie trzeba kupować krowy, żeby się napić mleka. Ale żeby mieć rodzinę, to nie da się tej rodziny wypożyczyć na chwilę. Nie da się wypożyczyć, żeby sprawdzić, jakby to było. To trzeba podjąć decyzję, że ja tę rodzinę zakładam. Krowy się nie zakłada. Można kupić mleko. Również, jeżeli ktoś chce pojeździć samochodem, to wcale nie musi tego samochodu kupować. Jeżeli chce przelecić się samolotem, to nie musi samolotu kupować, posiadać. Może po prostu kupić bilet na przelot z jednego miasta do drugiego, z jednego kraju do drugiego. Natomiast całe nieszczęście polega na tym, że aby mieć rodzinę, to nie da się tego zrobić na próbę. To już jest zupełnie na poważnie. Czyli co gorsza, to co jest nam oferowane na początku okazuje się czymś zupełnie innym w rzeczywistości niż to, co było proponowane wcześniej. To znaczy, kochani, gdyby można było założyć rodzinę na próbę, tak wypożyczyć sobie na jakiś czas, powiedzmy na rok, na dwa, żonę i dzieci, to jestem przekonany, że ilość nieszczęśliwych małżeństw zmniejszyłaby się wielokrotnie. Czemu? Bo ludzie by wiedzieli, czego mogą oczekiwać. Co mogą dostać. A przede wszystkim wiedzieliby, ile mają dać z siebie, żeby związek, żeby małżeństwo, żeby rodzina była szczęśliwa. Wiedzieliby, czy się, nie czy druga osoba się nadaje, bo to jest wiadomo, że druga osoba się nadaje. Większość ludzi by się dowiedziała, czy oni się nadają do małżeństwa i do rodziny. Kochani, i to jest to, co spowoduje, że ogromna część z was się zbulwersuje. My dopiero po ślubie przekonujemy się, czy my się nadajemy do związku. I efekt tego egzaminu zazwyczaj jest negatywny i należy powtórzyć. Należy wejść w drugi, albo trzeci, albo czwarty związek, aż w końcu, nie aż w końcu znajdziemy właściwą osobę, aż my się w końcu nauczymy, jak uszczęśliwiać drugą osobę. I dlatego życzę wam związku na próbę, abyście się przekonali, jak bardzo, czyli w jak niewielkim stopniu nadajecie się do małżeństwa. Pani.